No zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy jakąś tam przewagę, która wydaje się przy bezpiecznej, ale takiej no, szybkiej jeździe wydaje się, że powinniśmy ją utrzymać, aczkolwiek, no tak jak powiedziałeś, mając Tomka zbroję na plecach, to nic nie jest pewne. Przypuszczam, że będzie atakował na maksa. No, dla nas też jest ważne, żeby dojechać ten rajd, to jest jakby priorytet. Teraz na Koniakowie mocno atakowaliśmy i kilka razy poszliśmy poza limitem. Skończyło się na całe szczęście złamaną, znaczy tylko zagiętą felgą. W związku z czym no, zobaczymy, jak to będzie. No, staramy się spokojnie do tego podejść, aczkolwiek no, tanio skóry nie będziemy oddawać.